Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 23. Tak jak widzicie, jak dla was to nagrywam, jest już godzina 19. A od teraz wyzwanie będzie SBC o Szabiego Alonso. Zobaczmy, czy jest. Jest Szabi Alonso. Ciekawe, co na niego trzeba. 87, 88, 89, 90. Dwa razy 90. Alonso na wypożyczeniu. Ej, minimum złoty. To nieźle. To niezły Alonso, wam powiem. To giteśnie. 8 wyzwań na Alonso. Brązowy, srebrny skład będę dzisiaj chyba robił. Wypożyczenie chyba też. A resztę składów chyba nie. Mi się wydaje, że ten Alonso będzie drogi. Patrząc na resztę składów. Mi się wydaje, że on kosztuje z jakieś... Daj nos, kurwa! Kurwa, pączki jeść! Jeszcze na nos słodkie! Mi się wydaje, że taki Alonso jest warty jakieś 400 tysięcy, czy jakieś pół miliona. Nie wiem, bo to jest tyle tych składów na niego, że to jest hit, nie? Ech, mi się wydaje, że o! Teraz tym rozwiązaniem będzie robienie rozbudowy. Brązowej i srebrnej rozbudowy. Na oczywiście tą ikonę. Nie no, Wayne'a Rooney'a się nie opłaca. Nie ma takich szans. Kurdeż, myślałem, że... Dobra. Teraz szykujemy brązowy. Zwykły. Kurde, co tak głośno? Jak Jadek słuchasz głośno? Co? Ok, przepalamy pierwszy swój składzik na... Pierwszy brązowy składzik jest przepalany. Kolejny brązowy składzik wjeżdża. Się kurde wjeżdża. Nie no, Szabi Alonso gdzieś powinien być w granicy pół miliona końców. No bo 2 razy 90 musi coś wskazać. To jest kolejna ikona, gdzie jest jakość minimum złoty. Pierwszy przypadek to było z Zolą, Shapeshifter. No Zola Shapeshifter też był przepalany. W rozbudowie? Nie no. Zola Shapeshifter był też robiony na wypożyczeniu, też trzeba było mieć maksimum brązowych piłkarzy. O kurde, srebrny to mają być. Nie, nie. Kurde. Zostaw to słodkie na noc, nie wiesz. No. Nie możesz zostawić bombowego, ja tylko musisz zjeść. Dobra. Dobra, przepalamy. I jeden składzik. Ja muszę jeść, nie? Dobra, przepalamy swój pierwszy składzik. Srebrny. No, to chyba 1/3 składu. Prawie 1/3, prawie 1/4 składu. Dobra. Okej, ostatni brązowy skład. Jaki kurwa brązowy? Srebrny skład, Jezus Maria, nie. No i chyba powiedziałem słowo za dużo. Dobra, nieważne. Otwieramy teraz paczki.
za codzienne rozbudo... Nie no, Sud Amerykana. Pierdzielona! Jeszcze pierdzielony duplikat. No nie wierzę w to, nie. Nie no, te paczki też muszą mieć jakieś wartości. Kolejny brązowy zwykły almusa. Mi się wydaje, że dwa duplikaty, na szczęście zwykłe. Okej. No i ostatnia brązowa paka. No pod kątem foderu nic ciekawego chyba. Jest! Mamy to! 7 rzadkich kart. No i świetnie. Dobra, teraz otwieramy srebrną, niewymienną pakę. No i tu będzie srebrne od razu na starcie. Kurde, już mi zaczyna brakować srebrnych rzadkich. Nie ma jeszcze, nie ma. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak jest. Kolejna paczka. Aha, Conmebola dostanę jeszcze srebrnego. Super. Raz, dwa, trzy, cztery. 5. Kurde, 5 rzadkich. No i ostatnia paka. Na razie jest dobra zapowiedź. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak jest. Jest, mamy. Mamy brązowe rzadkie i srebrne rzadkie, więc idziemy robić przynajmniej 1/4 składu. Przynajmniej 1/4 składu na nową ikonę. Dobra, lecimy. Ej! Co robisz? Kurwa, nie da tu być siebie. Dobra, przepalamy. Najpierw brązowe karty. To był ten karty. Zemik. Jesteś Zemik, to ty wyrobisz. Bo jesteś. Łama! Dostał go. No się boję. Czemu się boisz? No nie, proszę. Nie strasz go! Może poszedł. No idź normalnie, ty kurwa, jest przyjebany jesteś, kurwa, idź, ty kurwa, kota się boi. Przygórniony jesteś, ty. Pierdolę. Popijcie coś zaraz, ty kurwa. Kurwa, poszedł gdzieś. Przyjebany dym, no to go straszysz? No i boisz się, komuś to udajesz. Ty nie na mamie jesteś. Jabłuszko sobie zjadłeś? Dobre, nie? Dobra, przepraszam za alarmo, ale muszę. Muszę się od tego powstrzymywać, kuźwa. Dobra, teraz przepalamy srebrny rzadki skład. No, przynajmniej trochę tych kart jest. No, żeby nie było. Srebrny rzadki składzik jest gotowy. A może i będzie gotowy. Na. No, będę miał Szabiego Alonso w 1/4. Kurde. Ale jest na niego 8 zadań. Przynajmniej dobrze. Przynajmniej dobrze, nie? Nie no, Szabi Alonso powinien kosztować jakieś 400 tysięcy albo pół miliona. No granica 400 tysięcy, pół miliona. No. Okej. Przepalamy skład numer 2 z 8 o Szabiego Alonso. I oby z takich paczek wyleciał tylko dobry foder. Aha. Ja pierdzie. Ja dziękuję. Dobra. Dobra, teraz otwieramy drugą pakę.
A co dostajemy? Gówno! No właśnie. Nie no, super. Nie no, super takie paki, nie? Dobra, teraz będę robił skład numer 3 Oshabiego Alonso. Wystarczy tylko złotą kartę i nic więcej. Dobra. Złoty w kolejności rosnącej. No i lecimy. A mam jedną zwykłą. O kurde. No. Szewecik, Szutalo. Kurde. No fajnie. Kurde, 3/8 składu będzie robione na Szabiego Alonso. Ja pierdzielę. Zwykły Icardi. O kurde. Nie no, super, nie. Zaraz mi kuźwa złotych kart zabraknie. Bez kitu. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Ake będzie przepalany. No i Mitrović. Dobra. Mamy. Kurde, nie. Jeszcze jeden skład trzeba jeszcze przepalić. Oż, kurde. Dobra. Był Pedro Gonçalves. Dobra. Dobra, rosnąco lecimy. I będzie przepalany Kolo Muani. Okej. Okay. Przepalamy skład numer 3 z 8. O, wypożyczonego. Mamy wypożyczonego Szabiego Alonso. Wypożyczony. Mamy wypożyczonego Szabiego Alonso i możemy go wrzucić w sumie do składu. Na przykład za Dążera możemy go dać. A Dążer... Dobra, niech się pójdzie do klubu. Dobra, wezmę zamień zawodnika. Malejąco. Mamy to, moi drodzy. Kolejne wypożyczenie ikony Coverstar, czyli Szabi Alonso na pełnym kwadracie. O kurde, dzięki Szabiemu Alonso mamy 94 składzik. Pomimo tego, że będziemy robili Pola Scholesa. Ja pierdzielę. Ja pamiętam jego wersję Prime. 90 oceny ogólnej. Jego mid ma 89 i jego wersja Baby 87. Czyli na razie Xabi Alonso zakończył na wersji Prime. Ale na szczęście twórca przemyślił i dodał wersję Coverstar, ocena 97 oceny ogólnej. Szkoda, że go nie dodał w wersji Shapeshifter, bo by wyglądał w sumie bardzo ciekawie, co nie? No ale cieszmy się z tego, co mamy. Cieszmy się z tego, co mamy. Udało nam się w trakcie odcinka robić 3 składziki z 8 o Szabiego Alonso. Nie wiem, czy będę go całego robił, ale zobaczmy dane. Okej. Szabier Alonso Olano. Znany jako Szabi Alonso. 1,83 m. SP. Średnia wysoka. Lepsza noga prawa. 5/5. No, zarąbisty jest. Jakie ma cechy? Często robi wślizgi, dalekie podania, gra zespołowy, rozgrywający i uderza z daleka. O, idealny z dystansu. No, tak jak Dążer, nie? Nie wiem, czy Dążer ma w cechach, że wali takie petardy z dystansu. Dobra, musimy wejść do mojego klubu. Ja wcześniej miałem 100 kart, żeby nie było, nie? Dobra. Ja tego Dążera tu mam i mi się wydaje, że on powinien mieć cechę uderza z daleka. Aha, on nie ma żadnej cechy. Ja, co to jest za piłkarz? 3/5, kurde. No,
Ale przynajmniej z pełnym zgraniem. To jest takie fajne. Kurde, nie mogę się doczekać, jak ty będzie się to układało wszystko. Nie wiem. A, jeszcze mam Teama Cahilla, zapomniałem, jasny gwint. Dobra, Teama Cahilla mam. Nie mam Paula Scholesa, mamy wypożyczonego Szabiego Alonso na razie. Ale tylko pozycja HPD, kurde. I kolejna pozycja HP. No, idealny na środek pola. Nie narzekam. Mogłoby się coś jeszcze więcej dziać oprócz niego, ale no nie wiem, czy będę go robił całego, no bo może być drogi, albo zobaczmy w sumie w Footbinie. Okej, sprawdzałem teraz Footbina i Szabi Alonso nie jest dostępny na rynku, jest zupełnie za darmożkę, ale no nie jest dostępny na rynku, więc on kosztuje darmożkę niestety, ale może się fajnie okazać, że będzie kosztował z jakieś 500 000. No. Ej, czy tu jest serio jego wersja Toty? A no właśnie, ja zapomniałem jego wersji sprawdzić. Ja nie wiedziałem, że to jest jego wersja Toty, myślałem, że on nie jest przypalany ten. On został na Prime, ale mi się wydaje, że ta karta została usunięta z niewiadomych przyczyn. Kosztował 400 tysięcy końców. No, tak jak przeczuwałem. Xabi Alonso, 400 tysięcy końców. Może być droższy niż 500 000. To tylko moje spostrzeżenie na sprawę. Nie no, sprawdźmy tego Scholesa, bo to jest niemożliwe, że można go dostać za darmożkę. No i może też być tak, że nie jest dostępny na rynku. Sprawdźmy Scholesa. No, nie ma go na rynku, więc jest zupełnie za darmożkę. Dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle z takich informacji. Nie wiem, czy ja będę robił Szabiego Alonso. Zobaczymy. Oby jego wersja Szewczenki, właśnie Szewczenko w wersji Cover Star powróci we wtorek. Więc we wtorek będzie nagrywany odcinek, gdzie zobaczymy SBC o Szewczenkę w wersji Cover Star. Jeszcze dostałem za tego Alonso Expa. Właśnie, 300 expa za wypożyczonego Alonso dostałem. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.